Cześć, witajcie po tej no bardzo długiej przerwie, chyba dłuższej na tej kanale nie było przerwy, nie wiem, z półtora roku, dwa lata może. Chyba jakieś ostatnie filmy to jeszcze w okolicach tych pierwszych fal pandemii. No ale nieważne, jestem z powrotem, nie wiem czy na stałe, czy sporadycznie, ale chciałem wpaść, żeby powiedzieć wam trochę o ostatecznej wersji nowej Meridy. Znaczy nowej, no mojej starej Meridy, która jest już na nowym napędzie, tym razem 1.12. Zanim to zrobię, to chwilkę opowiem o tym, co się działo przez ten czas, więc jeśli interesuje cię tylko rower, to wejdź sobie do opisu filmu i tam możesz przeskipować, gdzie ja skończę ględzić. Przez ostatni rok pracowałem po kilkanaście godzin dziennie, ale tego efekty są bardzo fajne, więc się cieszę. Natomiast no, gdzieś w okolicach wakacji, chyba w sierpniu, przykręciła się do mnie jakaś taka niefajna kontuzja podczas jakiejś tam gry w siatkówkę. Skręcone kolano i podejrzenie tam pozrywana ścięgien, czy jakieś tam łękotki, coś takiego. I dopiero po iluś tam konsultacjach się okazało, że jednak można to wszystko jakoś rehabilitacjami pozaleczać. No, długa była z tym historia, natomiast aktualnie już tam trochę jest lepiej, mogę sobie na rowerze pojeździć. Natomiast jak już mogę na rowerze pojeździć, i tutaj wracamy już do spraw technicznych, czyli tu możecie już wrócić na spokojnie. Okazało się, że w jednym z hamulców, zacisków pękł tłoczek w tym tłoczkowym X-Teku, co wynikało najprawdopodobniej tylko i wyłącznie z mojej głupoty, bo nie miałem innych możliwości do przechowywania roweru niż tylko tak, żeby robić na balkonie u siebie w domu. Co prawda pod przykryciem takim z izolacją, ale nadal to nie jest mądry sposób i nie róbcie tak, bo to jest zły pomysł na to, żeby utrzymać swój rower w dobrym stanie. I pękł tłoczek, ja z racji tego, że no nie miałem akurat też ochoty wydawać tak dużych pieniędzy na części jak czterotłoczkowe zaciski XTK, więc kupiłem zacisk jednotłoczkowy i zamieniłem w serwisie hamulec przedni z tylnym, tak żeby na przedzie były cztery tłoczki, a na tyle były tylko dwa tłoczki. Właśnie ostatnio dobrałem rower z serwisu i już hula jest git. Natomiast wracając do napędowych tematów, bo one są chyba bardziej takie fajne i ciekawe, to Merida fabrycznie była na napędzie 2x10, potem było na chwilę 1x11 Deore, docelowe 2x12 Deore XT, a teraz jest 1x12 Deore XT, ale trochę pokombinowane i o tym chciałem wam chwilę powiedzieć, bo jak był film z premiery Deore XT i SLX-a, tego 12-rzędowego, który gdzieś tutaj się w kartach wyświetli, to sobie możecie sprawdzić. Tam było mówione o tym, że będzie pełna kompatybilność pomiędzy Deorką, SLX-em, XT-kiem i XTR-em, czyli no będzie można sobie żonglować zębatkami czy jakimiś częściami zapasowymi, które będą ze sobą współgrały, co jest fajne i o czym się teraz przekonałem, bo może nawet nie pomiędzy grupami, ale myślałem, że będę musiał zmienić i kasetę, i przerzutkę, i korbę, a okazuje się, że tak. No, kasetę i przerzutkę mogę zostawić, bo mogę wymienić na przykład tylko zębatki w korbie, bo te zębatki, nawet te 2x12, są mocowane w tej systemie direct mount, czyli wystarczy ją odkręcić, co nie jest też takie łatwe, bo to trochę trzeba się napocić z tym, ale można ją wymienić, zamienić na tą jednorzędową zębatkę do 46, no i przerzutka sobie ją też ogarnia, no bo w tym 2x12 był dokładnie ten sam zestaw, no i dzięki temu to sobie działa, więc nie musiałem aż tak dużo wydawać pieniędzy, no bo jednak trochę ta zębatka kosztowała. No i teraz już napęd 1x12 w takiej wersji z zębatką 32 zęby i kasetą do 46, jako że no, ze względów zdrowotnych ja raczej zapierdalać nie będę, to mi to wystarczy. Chociaż mam takie plany w przyszłości, może w końcu będę mógł systematycznie na rowerze jeździć. Oprócz tych rzeczy w rowerze zmieniły się jeszcze dwie takie mniej istotne, czyli koszyk w końcu z tego wysłużonego Specialized Rib Cage'a wymieniłem na koszyk Supacas. I siodełko też już totalnie wysłużone, Physic Aliante, zmieniłem na Physica Tundrę. Też nie ukrywam, że chodziło tutaj trochę o walory estetyczne, bo teraz rower jest taki z tymi detalami niebieskimi, co mi bardzo się podoba i mam nadzieję, że wam też się taka konfiguracja spodoba. No, to co? Chyba to by było na tyle, nie? Wróciłem sobie z filmem, zobaczymy, czy to się będzie tutaj działo częściej, mam taką nadzieję, bo mam nadzieję częściej wychodzić na rower, a jeśli będę częściej wychodził na rower, to też częściej będę nagrywał, prawdopodobnie.
czego sobie życzę, bo chciałbym tego od cyklicznego nagrywania wrócić. Ale nie obiecuję nic, zobaczymy jak się potoczą losy. No. To tak wygląda Merida. Oczywiście w trakcie filmu sobie jeszcze jakieś przebiteczki polatały, to sobie je obczajcie z detalami tego roweru. No, to ja sobie dalej wracam kręcić. Możecie do mnie wbić na Instagram, bo tam jakieś rolki ciekawe sobie dodaję co jakiś czas. Także no. To wszystko. Do zobaczonka. Mam nadzieję, że już niebawem. Cześć.